jeśli to zrobisz, mrówki, karaluchy i inne insekty znikną z domu. Zostaw to w szufladzie, szafce z przyprawami, na parapecie czy na blacie, a nie zobaczysz już żadnej mrówki ani karalucha. Dzięki temu będziesz mieć spokój z tymi szkodnikami. Zwykły zielony ogórek oszczędzi ci bardzo dużo czasu, pieniędzy i nerwów. Koniec z kupowaniem drogiej chemii na owady schowaj takie plasterki w kuchni, łazience, salonie albo sypialni. Efekty zobaczysz już tego samego dnia. Uszykuj deskę i ogórka. Zwykłego, zielonego ogórka. Na początku należy go dokładnie obmyć w wodzie, następnie go osusz. Teraz pokrój go w średniej grubości plasterki. Ogórek ma zapach, który odstrasza mrówki. Substancje zawarte w skórce ogórka działają na nie toksycznie. Tracą węch, orientację i giną. Zawartość naturalnych substancji odstraszających w ogórkach jest bezcenna. Jest to najtańszy i najprostszy sposób na mrówki. Następnie uszykuj sodę oczyszczoną. Nałóż po łyżeczce na plasterki ogórka. Przez swoje właściwości jest ona jednym z najbardziej popularnych produktów do odstraszania i likwidowania szkodników w ogrodzie. Ale w domu doskonale odstrasza karaluchy. Soda wchłonie sok z ogórka i umocni jego zapach dla owadów. Przełóż plasterki ogórka z sodą na talerzyk i roznieś je po mieszkaniu. Pozostaw je w miejscach, gdzie najczęściej miałeś problemy z mrówkami czy karaluchami. Zrób tak. Wystarczy jedna godzina. Jeśli postawisz to w domu, komary i inne owady znikną. Nie zobaczysz też więcej ani jednej muchy. I to bez kupowania drogiej i szkodliwej chemii. W ten sposób pozbędziesz się owadów raz na zawsze. Wystarczy postawić to przy oknie, w narożniku pokoju czy na półce. Nie będziesz sobie więcej zawracał głowę owadami. Do garnka wlej szklankę wody, wsyp pięć łyżek zwykłego białego cukru. Woda z cukrem to idealny wabik na wszelkie owady. Postaw garnek na kuchenkę i włącz ją. Kiedy woda zacznie się podgrzewać, zacznij dokładnie mieszać miksturę. Cukier musi się rozpuścić. Teraz dodaj łyżkę drożdży w proszku i wyłącz kuchenkę. Rozpuść drożdże i odstaw garnek do ostudzenia. Weź pustą butelkę dwulitrową. Przetnij ją na wysokości jednej trzeciej. Możesz to zrobić nożyczkami albo nożem tapicerskim. Do butelki wlej mieszankę drożdży z cukrem. Włóż odwróconą odciętą część butelki. Nie może na niej być zakrętki. Nałóż dookoła ozdobny papier, wtedy pułapka nie dość, że będzie niezawodna, to jeszcze estetyczna. Zapach drożdży z cukrem zwabi wszystkie owady, które są w domu. Muszki, muchy, komary znikną. Nie będziesz musiał się więcej nimi martwić. Prosty i tani środek odstraszający owady z szamponu do włosów. Bezpieczny do stosowania w domu i bezpośrednio na skórę. W końcu pożegnasz uciążliwe insekty, próbujące dostać się do twoich pomieszczeń. I to dzięki szybkiej domowej recepturze stworzonej z zaledwie trzech prostych domowych składników. Ochroni Ciebie i twoich bliskich przed ukąszeniami komarów i podrażnieniami bez szkodliwej chemii. A Twoje zwierzęta przed irytującymi owadami, takimi jak pchły, i kleszcze. Będziesz mógł cieszyć się przyjemnymi spacerami na zewnątrz, bez obaw o ukąszenia. Ten środek działa na muchy, meszki, kleszcze i komary. Żeby przygotować tę domową miksturę, najpierw odmierz około pół miarki lub pół kubka dowolnego szamponu. Może to być dowolny szampon do włosów, taki jaki akurat masz w domu. Przelej go do naczynia. Do tej samej miarki wlej taką samą ilość zwykłego octu. Na pewno wiesz, że ocet działa drażniąco na wszelkie insekty. Ale połączony z szamponem nie ma tak nieprzyjemnego zapachu dla ludzi. Jest też przez to bezpieczny do stosowania na skórę. Dodaj ostatni składnik. Wlej pół miarki zwykłego oleju roślinnego. Wymieszaj wszystkie składniki powoli, żeby nie powstała piana. Wlej preparat do czystej butelki ze spryskiwaczem. Dzięki niej łatwiej będzie aplikować środek. Pamiętaj, że jest on bezpieczny dla skóry. W pomieszczeniach stosuj mieszankę w miejscach, w których owady występują najczęściej. Spryskuj też balkon, taras i wejście do domu. Owady już nie będą problemem. Gdy odkryłam ten sposób, w moim domu nie ma już much, mrówek i karaluchów. Skutecznie się ich pozbyłam i to bez szkodliwej chemii. Na patelnię wlej 300 ml wody. Przygotowuję dwie łyżki goździków. Muszą być w całości. Ich zastosowanie w odstraszaniu robactwa jest genialne. Wrzucam je do wody i podgrzewam całość. Powinien powstać napar. Gdy woda zmieni kolor, a w domu zacznie unosić się przyjemny zapach, przechodzimy do kolejnego kroku. Na patelnię wsypujemy sodę oczyszczoną. Wystarczą dwie łyżki. Wejdzie ona w reakcję z naparem i zacznie buzować. Dodawaj małe ilości, żeby substancja nie wypłynęła poza patelnię. Mieszaj, aż zniknie. Daj znać w komentarzu, z jakiej miejscowości nas oglądasz. Jestem pewna, że ta jedna mikstura pomoże Ci raz na zawsze pozbyć się robactwa z domu. Przelej ją do butelki ze spryskiwaczem? Do butelki wkładam kilka liści laurowych. Ich intensywny zapach odstrasza szkodniki. Wystarczy włożyć je wcześniej przygotowanej mikstury, by wzmocnić jej działanie. Taki spray może stać nawet dwa miesiące. Od kiedy mieszkam na wsi, zawsze mam go pod ręką. Miałam dość robactwa, które zaszyło się w moim domu. Okazało się, że wystarczy tym sprejem spryskać drzwi wejściowe, kuchenne szafki i parapety, żeby insekty omijały dom szerokim łukiem. W kuchni od kilku miesięcy nie widziałam ani jednej mrówki czy muchy. Ten naturalny przepis jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzieci. Zanurz w nim gałązkę i spryskaj łazienkę. Rybiki znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki już po jednej nocy. To domowy sposób na małe robaki, które zjawiają się w łazience znikąd. Te owady nie mają skrzydeł, nazywane też są cukrzykami. Najczęściej możesz je spotkać w łazience, zwłaszcza w nocy, żerują na resztkach, które zostawiamy w łazienkach. Jest tam wystarczająco wilgotno, aby mogły żyć i się rozmnażać. Rybiki nie są groźne, nie gryzą i nie przenoszą żadnych chorób, jednak nie są mile widziane i u wielu osób budzą obrzydzenie. Nie musisz jednak kupować drogich i trujących środków na rybiki. Wystarczy zrobić domowy spray, aby te owady zniknęły z łazienki raz na zawsze. Spryskane nim kąty i zakamarki w łazience będą barierą nie do przejścia. Taki spray odstraszy je. Nie pojawią się już w łazience. Do garnka wlej ocet i podgrzej go. Zapachu octu nie znosi większość insektów. Owady omijają go jak ognia. Do octu włóż gałązkę rozmarynu. Zapach rozmarynu odstrasza owady. Działa też właśnie na rybiki. Do mikstury dodaj jeszcze kilka kropli olejku lawendowego. Taki środek nie zabije rybików, ale skutecznie je odstraszy. Jest całkowicie bezpieczny. Możesz go więc stosować również w kuchni, jego zapach będzie się ulatniał. Stosuj więc taki spray co kilka dni, szybko pozbędziesz się rybików. Pozbądź się szczurów i myszy za pomocą zwykłej zupki chińskiej. Ten prosty, domowy sposób kosztuje grosze, a jest skuteczny. Jeśli masz problem z myszami wbiegającymi do domu z pola lub szczurami mieszkającymi w twojej piwnicy, ten trik jest dla ciebie. Wystarczy jedna porcja tej mikstury. Do jej przygotowania będzie potrzebna zupka chińska. Pokróż ją na drobne kawałki. Jej zapach i smak przyciągnie gryzonie. Dodaj sporą ilość cukru. On również przyciąga szkodniki. Będzie to pułapka, ponieważ kolejnym składnikiem jest soda oczyszczona. Dodaj sporą ilość. Jeśli zostanie zjedzona przez szczury, już nigdy więcej nie pojawią się w twojej piwnicy. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Tak przygotowaną miskę połóż w korytarzu piwnicy, skutecznie przyciągnie do siebie gryzonie soda w ich brzuchach zacznie produkować gazy, których nie będą w stanie wydalić. Tym sposobem można pozbyć się całego stada. Jeśli masz problemy finansowe, to ten trik jest dla ciebie.